Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Dantej i mam dla was filmik z targów broni, strzelectwa, militariów i survivalu, które odbyły się w tamtym tygodniu w Expo Silesia w Sosnowcu. Ja tutaj, ja się tam pojawiłem na chwilę właśnie ze względu na survival i moją serię a propos Urban Exploration. Jeżeli ktoś nie widział, zapraszam serdecznie. Pojawiłem się, żeby zobaczyć, co można nowego było dostać, jeżeli chodzi o sprzęt, żeby nabyć dobrą latarkę i udało mi się nawet ją zdobyć, a nie kupić, co mnie napawa dumą, bo jednak trzeba było się na nią namęczyć. Udało mi się kupić nowy nóż EDC, ale to też nie o tym, to będą rzeczy, jeżeli będzie co pokazać, to przy serii. Nie będę omawiał tego, co tutaj pojawia się na ekranie. Jak będziecie mogli zauważyć, jakieś dokładniejsze opisy pojawią się po prostu w formie pisanej. Ja tu chciałem tylko wspomnieć o samej formule targów. Targi tego typu, zorganizowane raz rocznie, ściąga dość duża ilość osób. Bywałem na różnego rodzaju targach, od targów żywieniowych, po targi, nie wiem, żeglarskie w Łodzi, które były świetnie zorganizowane, no i zajmowały bardzo, bardzo duży teren. Te tutaj targi to były bardzo małe, bardzo kameralne targi. Kilkanaście, kilkadziesiąt stoisk, które miały na zadanie pokazać jak największą ofertę sklepów, dystrybutorów, no czy też punktów rozrywki, bo były też firmy zajmujące się różnego rodzaju laserowym paintballem, zwykłym ASG, czy też strzelnice. One chciały pokazać po prostu siebie w tej niszowej, powiedzmy, branży i myślę, że każdemu z wystawców się to świetnie udało. Ja też chodziłem tam praktycznie jeden cały dzień, żeby wszystko obejrzeć. Przez 5 godzin spokojnie znalazłem sobie rozrywkę i nie było w tym problemu. Tu na chwilę przerwę, żebyście mogli usłyszeć coś innego. No właśnie, to jest kunszt, jeżeli chodzi o strzelanie z bata. Taka ciekawostka dołożona. O co mi chodziło? Takie targi były organizowane, mimo że dla pewnej ograniczonej grupy, to przy każdym stoisku naprawdę było dość dużo osób. Cały czas cieszyły się zainteresowanie, wszelkiego rodzaju gry, zabawy, testy, próby strzeleckie, które tam się odbywały, cały czas miały ludzi przy swoich stoiskach. Mimo że to nie były targi mega zapchane, jak na przykład targi motoryzacyjne, gdzie przychodzi kilka tysięcy osób, albo kilkadziesiąt, kilkaset, nie wiem jak to wygląda na największych targach, ale ledwo się tam idzie przepchnąć. Ja, kiedy próbowałem na targach żeglarskich coś kamerować, no to też mi to topornie szło, bo wszędzie widziałem głowy ludzi, nie dało się rozstawić statywu. Tutaj było dużo luźniej, ale cały czas wszędzie można było spotkać ludzi zajmujących stoiska, co jest najważniejsze. No i ogromny plus też dla organizatorów za to, że mimo że ja miałem milion pytań, zadawałem ich po prostu tonę na sekundę, nie było problemu, żeby ludzie odpowiadali. Tam nie było sprzedawców, tam byli zapaleńcy, tam byli ludzie kompetentni, tam byli ludzie znający się na temacie. To nie byli ludzie wysłani tam, żeby coś wcisnąć. Absolutnie nie. Tutaj filmik się pojawi jeszcze raz, ja wiem, ale to dlatego, że teraz będzie w dłuższej wersji. Potrzebowałem chwilę więcej na porozmawianie z wami. Jeżeli chodzi o sam survival, czyli to, co mnie najbardziej interesowało, było kilka prelekcji na temat rozpalania ognia, na temat pierwszej pomocy. Jeżeli chodzi o prelekcje strzeleckie, było o posiadaniu, o bezpieczeństwie broni, ale na te, przyznam się wam szczerze, jakoś nie chodziłem, to nie był mój target. Te prelekcje survivalowe były przygotowane przez doświadczonych ludzi, fajnie poprowadzone, zarówno, bo byłem na kilku, bo one odbywały się co kilka godzin, niektóre te najciekawsze były 2-3 razy dziennie i one odbywały się na zasadzie działania z widzem, więc nie było takiego problemu, że ktoś czegoś nie rozumiał. Można było wziąć na przykład krzesiwo do ręki i spróbować rozpalić ten ogień samemu. Zarówno dorośli, takie stare konie jak ja też, mogły wypróbować to i tam nie było
w tym nic dziwnego, szczególnie, że no 8 na 10 osób nie umiało się tym posługiwać, więc myślę, że ta wiedza im się, miejmy nadzieję, przyda gdzieś tam kiedyś w życiu, ale też były osoby młode, które mogły spróbować pierwszy raz coś takiego mieć w życiu i też czerpały z tego niezły fun. Jak widzicie teraz, tutaj się tak odniosę, stoisko strzeleckie, gdzie można było sobie wypróbować raz, dwa razy strzelić, cały czas było omawiane to, co się robi. Było to fajnie zabezpieczone i było to, no, tak jak powiedziałem wcześniej, mocno oblegane tam na komputerze, z tego co widziałem, się wyświetlały czasem wyniki, a już jeżeli to były stoiska na przykład wirtualnej strzelnicy, którą widać tam w namiocie Browninga, z tego co pamiętam była, to już było w ogóle zabawa dla każdego, bo broń strzelała tylko wiązką światła, wszystko wyświetlało się na ekranie, więc nawet młodsi mogli znaleźć coś dla siebie. Nie były to targi typowo dla facetów, to też wspomnę na koniec, kobiety, to dzieci, wszyscy, więc absolutnie, jeżeli kogoś interesuje chociaż trochę taki temat, polecam wybrać się, jeżeli edycja będzie, a myślę, że będzie w przyszłym roku. No i chyba to na tyle. Dziękuję wam wszystkim serdecznie za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć.